Hej, siemanko, jestem ja z Korzystności i witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gry Good Pizza, Great Pizza. Oczywiście była aktualizacja. Dostaliśmy tutaj boosta do... O, pizzerie na całym świecie startują na pizzę, pizza mają, oglądaliśmy te wiadomości. Boosta do... Czekajcie. Hawajska pizza jest dobra, ale nie rozumiem, dlaczego zawsze zapomina się o krewetkach. Siódma pozycja, dobra. Proszę. Krewetki są popularnym dodatkiem do pit hawajskiej. Pewnie też z ananasem i szynką. Naczynka krewetki, dobra. Ananasynka krewetki, robimy to. I oczywiście chodziło mi o napiwek, moi drodzy. Naczynka. Krewetki. Bardzo. Mamy mało gotówki, ale mam na to sposób, moi drodzy. Jeżeli uzbieramy dużo pieniędzy, to jest możliwość, że troszkę zarobimy. A w jaki sposób? Jest, moi drodzy, coś takiego jak dłuższe dni, tylko to kosztuje chyba jakoś tak z $80. Wtedy z jednego dnia możemy zarobić, nie wiem ile dokładnie, bo nie wiem jak dłuższe są te dni, ale no na pewno więcej niż aktualnie zarabiamy. Mamy boosta, więc trzeba to wykorzystać. Da super, no. Pizza była super. Próbowałem kukurydzy w zupie, w sałatce. A na pizzę? Okej, pizza z kukurydzą. Spoko. Kurde, bardzo mi ta pizza lata. Pizza z kukurydzą. Teraz nie będziemy robić pizzy dla dostawców, ponieważ moi drodzy, ostatnio, nie wiem w którym odcinku, ale po prostu prawie zbankrutowałem. Jeżeli byłyby dłuższe dni, to opłacałoby mi się robić te pizze dla dostawców, bo wtedy byłoby coś takiego, że ja miałbym dużo czasu, żeby te pizze przygotować. Obsłużyć klientów pizzerii i te pizze potem podać normalnie tym dostawcom. Nie musiałbym, no. Tak to wszystko jakoś dziwnie robić. Dwie z kiełbasą na 3:15, no nie wiem. Trzy z kiełbasą na 5:30, okej, trzy z kiełbasą na 5:30. Czy kiedykolwiek próbowałeś ananasów z krewetkami? To jest smakowite, założył się, że smakowałby lepiej na pizzy. Ananasy i krewetki, okej. Teraz robię pizzę dla dostawców. Tylko czasami robi się ją długo. Ups. I co to była? Pizza z ananas i krewetki. Dobra, ananas i krewetki, tylko muszę... No i tak, już mi tutaj klienci... ananas i krewetki. Ananas, krewetki to są. Kurde, ale ja to muszę szybko robić. No i tak nie zdążę na pewno. Jezu, ja mam tylko 2, $3 tylko. Bo Boże, masakra. Jezus, pizzo, dlaczego nie chcesz wejść do pieca? Dobra, szybko, mamy 20% tylko. Patrzę, bo Jezu, dostaliśmy pieniądze. Cześć, czy to dziwne prosi kukurydzę na pizzę? Jestem tego ciekawa. Okej, pizza z kukurydzą. Teraz jest w ogóle, zaczynamy od 80% zadowolenia klienta. Nie wiem czemu to się dzieje, tak się stało. Kiedyś zaczynaliśmy od 100. Chyba ostatniej pizzy tutaj z kiełbasą nie pokroiłem. Mogło mi się pomylić. Ale staram się te wszystkie pizze kroić. I robić je tak właśnie najlepiej jak się da.
Jeżeli wygramy pizzę Paloza, może dostaniemy jakąś gotówkę jako nagrodę. Mam taką nadzieję, bo przydałabym się jakaś tutaj gotówka w tej grze. Ostatnio kupiliśmy sporo tutaj dodatków. O, osiągnięcie, więc dostaniemy złote monety. Szkoda, że tu się nie dostaje dolarów. Bo fajnie by było. Tak, trzy bitce. Okej, jesteśmy uratowani. Jedna z ananasem, dobra, jedna z ananasem przyjmuję. Potrzebuję koktajlu krewetkowego na ciście. Ale dasz radę to połączyć? Okej. Czekajcie, tutaj sprawdzę tylko, co to było za ananasem, dobra. Patrzcie, to będą same dwie ciekawe pizze. Patrzcie, ananas tutaj. A tutaj krewetki na tej pizzy będą. Teraz leci pizza dla dostawców i pizza dla klientki w pizzerii. Po prostu chodzi o sos połączony z krewetkami. To jest ta cała pizza. I chyba będziemy do przodu, wydaje mi się, z tego dnia. Mam nadzieję, że nie będziemy na minusie. Ani jak będziemy na minusie, no, chociaż dolara, to i tak będzie niedobrze, bo wiecie, musimy uzbierać pieniądze na no te dłuższe dni, bo się naprawdę to przyda. O, jest, $55 mamy teraz. Jestem tak zmęczona po przebywaniu w ciasnym, zatłoczonym pokoju. Tutaj jest to wiele lepiej. Wezmę pizzę z papryką bez sosu. Ci tutaj klientka przyszła i od razu powiedziała, że nie chce sosu. Bo kiedyś prawie zbankrutowałem przez to. Ludzie non-stop zrobili reklamację, że sos miał. So, znaczy, no, że sosu miało nie być, że sos nie był zapraszany. I przez to bankrutowałem. Naprawdę to 80% zainteresowania, znaczy zadowolenia klientów jest naprawdę fatalne. Bo jeżeli tak dalej będzie, to my zbankrutujemy w końcu. Możemy od nowa puścić dzień sobie, ale to i tak nic nie da. Wszyscy sobie wyszli, no i koniec dnia. No i co tam, ile jesteśmy? Ej, jaka. Ej, tutaj aktualizacja trochę zmieniła podliczanie pieniędzy. Widzieliście, tak powolutku się wszystko podliczało. Zwroty 0. Ej, patrzcie, już nie zbierz za jeden dzień, czyli nie. Napiwki nie są zbierane każdego dnia. Potwierdzono finalistów Pizza Con International Pizza Paloza Ambrosia. Dr. Kecha znajduje się na pierwszym miejscu na Order App. Pizza Paloza gwarantuje świetną zabawę, jednak co by było, gdyby nagle cały konkurs sparaliżowała jedna nowa wschodząca pizzeria? To wszystko na dzisiaj. Good Pizza, Great Pizza. I tu pewnie jest, chodzi o naszą pizzerię. Tak myślę. Jakie to są pizze? Jedna z cebulą. Dobra, z cebulą przyjmuję. Na mojej pizzy chcę kurczaka i to, co je kurczak. Ziarna. Okej. Okay. Czekaj, tu chciałem sprawdzić, co to miało być z cebulą. Z cebulą to jak najbardziej. Zrobimy z cebulą szybko pizzę. Cebulą, proszę bardzo. Mamy teraz, zaczynamy znowu od stówki. Nie wiem, czemu tam było 80%. Nie mam pojęcia. Kurczak, kurczak, tu jest kurczak. Kurczak i ziarna, czyli kukurydza.
Dobra, szybko teraz lecimy tu. Pizza z cebulą gotowa. Teraz puścimy drugi raz tę pizzę i będzie już git. Dziś zrobiliśmy już pizzę dla dostawców i mamy jeszcze sporo czasu, zanim oni przyjadą. Znaczy do tego czasu, póki oni nie przyjadą, zamówienia jak nie przyjadą, oczywiście nie odblokują nam się kolejne tutaj zamówienia. Jeśli nie mogę zaakceptować, więc musimy poczekać. Okej, pizza wychodzi z pieca, jest dobrze zrobiona, upieczona, chrupiąca. $5 na piwku. Patrzcie, mamy czwartą pozycję już. Jest całkiem kozacko. I jeśli zamówię u ciebie pizzę z kurczakiem, to będzie bez kości, prawda? Okej, pizza z kurczakiem, bez kości. Bez sosu. Dobra, sosu położę. W sumie to kiedyś dostawałem mało na piwku. Tylko dlatego, że ludzie nie mówili, że chcą bez sosu albo bez sera i trzeba było się ich dopytywać, przez co jak się dopytywaliśmy, mieliśmy mniej czasu i napiwek był troszkę mniejszy. Ale nie był jakoś super, super niski, ale i tak było fatalnie. Bo ta, wiecie, w tej grze każdy dolar jest potrzebny. Miałem kupić, znaczy kiedyś mówiłem, że tam dwa odcinki temu bodajże, że kupię tutaj walutę w tej grze, ale jednak nie kupiłem, bo były odrzucone moje tutaj formy płatności, ale moi drodzy, spróbujemy też PaySafe Card. Tak myślę, że przez PaySafe Card się uda, Boże, przyzwyczajenie. Zawsze jadą kurczaki i pizzę z serem. No, aha. Pizza serowa z kurczakiem. Kupię jakieś $650, kupimy lepszy piec. Nie wiem, czy on się nie będzie psuł. Z tego, co widziałem na filmie, był złotego koloru i też był ten zielony pasek, ale chyba nie będzie się psuł tak często jak ten nasz aktualny. Jeżeli dobrze pójdzie, w tym dniu też będziemy tak szybko i sprawnie wydawać pizzę, to możliwe, że będziemy mogli już wreszcie odbyć ten pojedynek z tą inną pizzerią. Źle tego nie mogę. Nie, o, bez sosu miało być. Przynajmniej ta pizza będzie dla dostawców dobra. $17. Zobacz, już jesteśmy do przodu z tego dnia. Weźmy sobie jakąś pizzę. Dwie z pieczarkami na 5:30. Dobra, dwie z pieczarkami. To zamówienie akurat mogę zrobić. Zioła i cebula na 5:30. Ok. Zastanawiacie się pewnie, co ja pizzę teraz kminię tutaj, a to pizzę dla dostawców, bo oni tutaj dwie z pieczarkami chcieli. Robiąc dla nich pizzę, mogę naprawdę dużo zarobić, bo oni dają dużo więcej pieniędzy niż klienci w pizzerii. Zioła i cebula, tak? Zioła to jest. To jest to zielone? To nie pamiętam, zioła i cebula. No szybko, pyk, pyk, pyk. $57 mamy, a dostaniemy sporo pieniędzy. I co z pizzerii dostaniemy tutaj? Pieniążków trochę. Okay. Jest zioła, są cebule, są cebulki. Nie pamiętam, jak się to nazywa. No, w sensie chodzi mi o te zielone liście. Dobrze wyglądająca pizza. No i zobaczcie. Przyjdzie teraz dostawca, dostanie dwie pizze, dostaniemy $30, tak? No, 27, ale coś około tego. Wegańskie nie chcę robić, bo to się długo robi, bo nie wszystkie składniki idą.
bo to nie jest jak wegetariańska. Ja kiedy w zeszłym roku pojechałem do Japonii, zjadłem tam pizzę z kukurydzą. Cieszę się, że pizzę z kukurydzą. Ogólnie pizzę z kukurydzą ja tak średnio lubię, ale jak od czasu do czasu zjem taką, to jest spoko. No, jaka, ale dostaliśmy tutaj złą opinię. Dziwne mieszanki sera, słodki sos, pomidorowy, kamień, węgiel, skorupa. Co z co dobre. No i widzicie, niektóre tutaj opinie pojawiły się takie, no nie za dobre. Ale to są oczywiście takie dziwne opinie, bo to pizze są takie genialne. Dobrze zrobione, ale nagle się pokazuje taka opinia negatywna. Bo to jest uzależnione, moi drodzy, ta opinia tych tutaj klientów od tego, czy dobrze pokroimy pizzę. I to serio ma duże znaczenie. No i zobaczcie, prawie 100 dolarów. Może kupimy te dłuższe dni. Czy mogę dostać pepperoni, proszę? Ok, pizza pepperoni. Czasami są tutaj takie zamówienia, których nie chcę robić, bo są po prostu głupie. Z tych oczywiście dostawców są jakieś takie zielony sen, na przykład ta wegańska. Są pizze, które po pierwsze robi się długo, taką wegańską. Zielony sen, no to wiadomo, ile zielone warzywa, od czasu do czasu może zrobię nawet taką pizzę. Ale wegańska to tak, sera, weganie nie jedzą sera, w przeciwieństwie do wegetarian. Nie jedzą nic no pochodzenia zwierzęcego, tak samo jak wegetarianie, ale nie, chyba coś, że jakiś od niektórych, w sensie warzyw, owoców nie jedzą, nie wiem, w ogóle. Ja tu jakbym miał być weganem, to bym nie wytrzymał. Wynajem 22,50? Co taki drogi wynajem? Ulepszenia. A nie, dłuższe dni 175 dolarów. Szczęśliwi klienci. Miernik szczęścia klienta plus 5%. Patrzcie. 450 dolarów kosztuje ten piec. Jakbym kupił sobie dolarów, to kupiłbym te dwie pierwsze rzeczy. Automatyczne nakładanie sera. Patrzcie, to jest w ogóle takie drogie. 500 dolarów wszystko. Trochę taka lipa. Nasza całodobowa transmisja wiadomości pizzy na całym świecie jest. Aha, dobra, tu nie ma wiadomości, więc nawet tego nie czytam. Co to za pizzę? Z krewetkami. O, jedna z krewetkami, dwie z papryką. Jedna z krewetkami, dwie z papryką. Próbowałem kukurydzy w zupie. Są tu w ogóle czasami takie pizze, które się robi tak szybko, że to nawet nie trzeba nic z tą pizzą robić. Na przykład flatbread, czyli po prostu pizza. Dobra, jeszcze raz. Tu miała być pizza z kukurydzą. Poszła. Tutaj zobaczmy sobie, tak, z krewetkami, dwie z papryką. Okej, szybko bierzemy tę pizzę, kroimy. Tę pizzę od razu dajemy do pieca. No, jest to sporo zrobienia. W sensie, no długo się robi tę pizzę. Dobra, tę pizzę dajemy od razu dla klienta. Proszę.
Bardzo. Już 10 minut zostało nam boosta, plus 50% do napiwku. Cześć, cześć, czy to dziwne prosić kogo do napicy? Jestem dziwny, chciałbym... Okej, pizza znowu tak sama, co była przed chwilą, więc to jest spoko. Musimy ją dwa razy puścić. O shit, musimy tutaj tych widz trochę pousuwać. Dobra, już pozbyłem się jednej, to mogę już tutaj wsadzić te. Nie wiem, czy jakąś złą, źle pizzę nie zrobiłem. Dobra, tylko zobaczę w tym podgrzewaczu. Nie, dobrze, dobrze, to bo mi się pomyliło, że pizzę inną zrobiłem. No to też byłoby źle. Dobra, pizza gotowa. Proszę bardzo, panie kliencie. Świetnie, świetnie, 5 dolarów. Według mnie spoko. Spoko, loko, 3 pizze z kurczakiem, poproszę. 3 pizze z Boże, chciałem wszystko powiedzieć kurczakiem. 3 pizze z kurczakiem, proszę bardzo. To też bardzo fajne pizze, też drugi raz puścimy. Za te pizze też jest spory napiwek, też jest bardzo dobry napiwek. Zaraz odbiorą zamówienie dostawcy, ale my najpierw pobawimy się z tą pizzą. Trochę drogo wychodzi, 200 dolarów prawie te dłuższe dni, ale mówię wam, na pewno zrobimy, na pewno nam się zwróci co najmniej dwukrotnie ta inwestycja. Jednak żeby najpierw to kupić, musimy mieć te pieniądze. Także jakoś tam jutro postaram się zdobyć te PaySafe Card, bo nie wiem dlaczego, ale moje... Słuchajcie, mam pieniądze na koncie, co nie, ale jakoś po prostu płatność jest odrzucana i już nie mogę po prostu zapłacić. Co się przelew zrobić im? To trzeba zrobić to tak, że ja PaySafe Card kupię. U jakiejś włos. U Jezu, miałem jakiś włos, chyba mi z głowy właśnie spadł. Na wyświetlaczu smartfonu. Teraz proszę bardzo, 3 pizze z kurczakiem zrobione. Proszę, ile? 19 dolarów na piwku. Jeszcze teraz dostawca przyjedzie. Ale będzie kombos. No, ale halo, panie, bo tutaj 41 dolarów. Patrzcie, 100, stuwa już jest. Mogę jeszcze jakąś pizzę zrobić. 2 z cebulą. Na 7:30. Dobra, 2 z cebulą akceptuję. Jestem na randce z interesującym. Na diecie wegańskiej, dobra, czyli wegańska, weganie nie jedzą sera. Dobra, myk, pizza i myk, kolejna pizza i to tak, wiem jakie idą mięso tam na tę pizzę, którą ona, ta pani klientka chce, więc my już od tej robimy. Weganie nie jedzą sera. Ja już to wiem, więc już tutaj dobrze zrobię tę pizzę. Kiedyś była tutaj afera w tej grze, że nawet na odcinku, bo ja głównie przecież ja nie gram poza odcinkami w tę grę. Więc jeżeli coś jest, to
jeszcze chyba jeden dzień zrobimy, co? Bo to w sumie to już ten trzeci dzień wychodzi i szybko go zakończyliśmy, 24 minuty, 25. I uwaga! No przecież weganie nie jedzą sera. Dobra, głupia kobieta po prostu, bo głupia klientka, dawajcie mi pieniądze. $29, spoko. Jeszcze jeden klient dawać. Daj mi coś rybnego. Okej, daj mi coś rybnego. Ło, zmarnowałem właśnie ciasto. No nie, przez przypadek zupełnie. Jest taka ciekawa pizza, która nazywa się solny żeglarz. Też w ogóle też bardzo prosto w zrobieniu. Wystarczy tylko wziąć rybki i ryby. W sensie anchois i oliwki. Dobra, puszczamy jeszcze raz tę pizzę. Czyli ja nie wiem to, o co chodzi, bo weganie przecież nie jedzą sera, a w tej grze było coś takiego, że dałem pizzę weganowi z serem i było źle. Teraz dałem bez sera i też jest źle. Więc wyszło spoko. No to jeszcze jeden dzień zrobimy, akurat będzie spoko, idealnie. Oczywiście reklama musi być, to standard. $30 zysku i tak. O nie! Dobra, nie kosztowało mnie to aż tak dużo, jakbym się mógł spodziewać. Dr. Michael Kelch zdobył nagrodę Platinum Pay za udział w PizzaCon. Inne pizzerie nie miały nigdy tak silnej pozycji jak dr Kech, który stoi na pierwszym miejscu na Order App. To wszystko na dzisiaj. Good Pizza, Great Pizza. To się na pewno zmieni. Trzy razy zielony sen. No dobra, zaakceptuję ten trzy razy zielony sen. Jeśli zamówię u ciebie pizzę z kurczakiem, będzie bez kości, prawda? Tak. Właśnie, na którą godzinę by to zamówiliśmy? Na 7.30, dobra, to się nie musimy aż tak śpieszyć z kurczakiem. Dobra, zielony sen. No to przede wszystkim... Jezu. Papryka i bazylia. Szybko jeszcze dawać tutaj to. Kurde, chciałem tutaj poruszyć czymś, ale dobra. Więc pizza idzie drugi raz. Jeżeli dobrze będziemy tak robić pizzę dzień po dniu, to będziemy do przodu. Czy może napisać książkę, haha. To może być banalne pytanie, ale czy mogę dostać pizzę z kukurydzą? Och, zapomniałem, chcę mega chrupiącą. Okej. No dobra, tutaj musimy szybko pozbyć się tych pizz. To jest zielony sen, wszystko jest zielone. Myślę, że to jest. Chodzi, że to chodzi o tę pizzę. Jeżeli nie, no to jest przypał, jest źle wtedy. Nie wiem czemu wynajem naszego budynku kosztuje teraz $22. Nie mam pojęcia dlaczego. Jeżeli tak będzie, to my po prostu zbankrutujemy.
Wiecie, jak szło nam tutaj w źle, to też przyszła tutaj właścicielka tego budynku właśnie powiedzieć, że albo jak nie poprawimy pizzy, jak to robimy, no to będzie podnosić nam czynsz. Czy możesz mi podać surową pizzę z korzonem, papryką, cebulą, pieczarkami, kurczaki, właśnie przekrój na pół. Korzeń, papryka, papryka. Bakłażan, papryka, cebula, pieczarki. Cebula, pieczarki. Cebula, pieczarki i kurczak. Tu jest kurczak. Okej, okay, więc będziemy tak, moi drodzy, z każdego dnia przynajmniej te 20 dolarów na plusie. Jeżeli nie będziemy mieć tak dużo tutaj psujących się rzeczy, w sensie owadów, piecy czy podgrzewaczy, to uda nam się uzbierać znowu te 300 dolarów, które mieliśmy kiedyś. Kurde, miałem tylko na pół przekroić. Ale jest dobrze i tak. Moja wizyta w tym mieście była niesamowita. O, chcę, żeby też pizza była najlepsza. Czy mogę dostać najlepszą pizzę, czyli pepperoni, kiełbasa, pieczarki, oliwki, cebula i papryka? Pepperoni, kiełbasa. Pepperoni, kiełbasa, pieczarki, oliwki. Pieczarki, oliwki, cebula i papryka. Dobra, mamy już pizzę zrobioną dla naszego klienta w pizzerii, także puszczamy, przekrajamy i puszczamy drugi raz i jest dobrze. I dostawcy przyjdą teraz, bo 7:30. Ups, nie chciała pójść pizza. Mógłbym przyspieszyć za darmo, ale nie wiem, czy się opłaca. Zadania. A, czekajcie, to jest dobrze, żeby to zrobić. To czekajcie, zróbmy coś takiego. Okej, witam was po takim małym cięciu. Teraz mogę sobie tutaj odebrać dolary. Zrobiłem tylko po to, żeby zdobyć te dolary dodatkowe. Tak, o 20 dolarów leciało teraz, widzicie. Hej, czy robisz tutaj kebaba z krewetkami? Jeśli nie, to potraktuję jako kolejny dodatek na mojej pizzy. Oczywiście krewetki, następnie cebula i pieczarki dla ciebie. Cebula i pieczarki. Cebula, pieczarki, krewetki. Dziwne składniki. Cebula. Pieczarki. I krewetki, czyli ostatni składnik. Miałem dzisiaj nagrywać, moi drodzy, więcej filmów, ale postanowiłem, że w sobotę po prostu nagramy więcej filmów, a w niedzielę tak jeden film, może tak nawet w niedzielę będzie wyjątkowo nagrywane tylko i wyłącznie Good Pizza, Great Pizza. Piec przyspieszyłem oczywiście za darmo reklamą. Do tego zrobiłem cięcie, żeby na filmie po prostu nie było reklamy, żeby niepotrzebnie filmu nie przedłużać, bo kiedyś, pamiętacie, oglądałem reklamy w grach, to oczywiście nagrywałem przy okazji, to było coś takiego, że reklamy były na filmach. No i po prostu niepotrzebnie wydłużał się film, bo to było tak 15 minut, także czy zielone sny? Wygląda to, że jeden klient może być zły, ale wszystko inne wygląda w porządku. Ktoś przez chwilę tak spojrzał, ale wszystko jest ok. Nie wiem, czy zielony sen to jest to, co dałem, czy coś innego.
Patrzcie, wynajem co 2 dni robi nam zabieranie, no, w sensie tych pieniędzy za wynajem, ale tak to zabierało, ile nam? 7,50 zabierali, a tak to zabiera nam 22,50 co 2 dni. Ale masakra. Następny dzień. Wiadomości sobie zobaczymy. A raczej nie zobaczymy. Spoko, jak chcesz. Gro. Wychodzimy w tym momencie. Co to jest w ogóle za roślinka? A, tu mogę kupić dodatki. Aha, zobaczcie, czy tutaj się da to zrobić. Co to jest za korona? A, to jest tabela wyników, zobaczę sobie. Dożywotnio, świetna pizza, jeden dzień, dni otwarte. Tabele wyników. O, spoko. To jest osiągnięcia. Mamy 41 osiągnięć na 62. O, to dzisiaj zdobyliśmy to osiągnięcie. Ziarna, warzywa, owoce, zrób 25 pizz z kukurydzą. Pomóż Peperiti. Była właśnie Peperonita w którymś tam odcinku. O Jezu, prawdziwy Picasso. Zobaczcie, jest ten potwór, którego zrobiłem. Chociaż nie, to nie jest mój. Nie, to nie mój, to trochę inny, ale wtedy zrobiliśmy ten potwór, potwora takiego. Także myślałem, że to moja, ale trochę podobna, bo my też uśmiech robiliśmy. Także moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie filmu z gry Good Pizza, Great Pizza. Jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, subika wraz z dzwoneczkiem, napisać fajny komentarz. Udostępnić ten film znajomym, zapraszam was także na poprzednie filmy z tej serii, na następne, bo na pewno będą. Także do następnego, na razie, cześć. Hej, hej.